spotkać na ten temat, jak rozwijać potencjał poszczególnych uczniów i uczennic w klasie. Ktoś z Państwa zwracał mi uwagę, że ten temat webinarium to on inny jest przy rejestracji, inny jest tak naprawdę w wydarzeniu. To jest długa historia, myśmy tutaj zastanawiali się, jak najlepiej ująć to, o czym chcemy porozmawiać. A chcemy porozmawiać o takim skupieniu się na uczniu jako na jednostce i zobaczyć, po co nam to i czy właściwie w ten sposób powinniśmy działać jako wychowawcy, czy też może w jakiś inny sposób. Spotykamy się tutaj dzięki Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, która jest największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce, taką, która stara się angażować nauczycieli w nowe metody nauczania, w tematy, które z kolei angażują uczniów i pomagać nauczycielom stwarzać takie sytuacje edukacyjne, które, dzięki którym uczniowie i uczennice radzą sobie lepiej z wyzwaniami współczesności, z wyzwaniami po prostu życia. To są programy, wiele programów, które rozwijają właśnie wiarę we własne możliwości, otwartość, krytyczne myślenie. I co robi to już od ponad 25 lat, obejmując swoim działaniem coraz szersze kręgi nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów. Ten program, w którym jesteśmy, w ramach którego się spotykamy, jest to program dla wychowawców klas 4-8 szkoły podstawowej, chociaż te treści, które poruszamy podczas webinariów, w rzeczywistości są często dość uniwersalne, jeśli chodzi o kwestie wychowawcze. I jest to program finansowany z funduszy, tak zwanych funduszy norweskich, korzysta ze wsparcia funduszy EOG Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu Edukacja i składa się tak naprawdę z dwóch takich ścieżek. Ta ścieżka, w ramach której się spotykamy, to jest ścieżka wsparcia dla indywidualnego nauczyciela, gdzie wypracowujemy właśnie materiały praktyczne dla wychowawców klas, z którymi też będziemy Państwa dzisiaj zapoznawać i w ramach których właśnie też rozwijamy te treści materiałów praktycznych za pomocą webinariów eksperckich. W ramach wsparcia indywidualnego nauczyciela mamy także kurs internetowy, który wystartował teraz w listopadzie. Jesteśmy w tej chwili w pierwszym module. Planujemy także regionalne warsztaty, spotkania dla uczestników kursu, natomiast jest też ścieżka szkolna, w której będziemy pracowali z całą szkołą, próbując przyjrzeć się programom profilaktyczno-wychowawczym i właśnie sprawdzając, czy te programy profilaktyczno-wychowawcze to one są tylko na papierze, czy może jednak można ich użyć jakoś tak, żeby służyły rzeczywiście całej społeczności szkolnej. I kiedy mówimy o tych materiałach dla nauczycieli i nauczycielek, to będzie 6 takich zestawów. Pierwszy zestaw, który roboczo miał tytuł właśnie Ja nauczyciel, a w tej chwili już się tak ładnie nazywa Jak rozwijać własne umiejętności wychowawcze, jest pięknie złożony. Niektórzy z Państwa mieli na pewno już do niego dostęp, to są ci, do których ja pisałam tutaj w ramach mailingu. A dzisiaj będziemy się kręcić wokół takiego właśnie zestawu, który mówi o tym, jak wspierać uczniów i uczennice w ich poczuciu skuteczności, ale też jak Państwo widzą, ja troszeczkę przesunęłam tutaj z prelegentami nacisk na po prostu działanie z jednostką, wydobywanie pełnego potencjału z pojedynczego ucznia. I po to będziemy rozmawiali o procesie grupowym w klasie, a potem o tym, jak wychodzić z uczniami, jak wychodzić z całą klasą szerzej, czyli do całej społeczności szkolnej, do społeczności lokalnej, wreszcie jak pomagać im radzić sobie z wyzwaniami globalnymi na skalę globalną. I to, co chciałabym dzisiaj powiedzieć, czego do tej pory nie mówiłam w ramach tych webinariów, to że w tych naszych materiałach praktycznych stawiamy na takie 3 elementy. Nie tylko na godziny wychowawcze, ze względu na to, że materiałów na godziny wychowawcze tak naprawdę jest mnóstwo. Poza tym w naszej filozofii chcemy zwrócić uwagę na to, że kiedy działamy wychowawczo, to niekoniecznie tylko na godzinach do dyspozycji wychowawcy, a być może nie przede wszystkim nawet na godzinach do dyspozycji wychowawczych, że wychowanie to jest coś, co się odbywa w codziennych sytuacjach szkolnych, co się odbywa podczas także tak zwanych działań specjalnych, jakbyśmy to zatytułowali, czyli wycieczek, czyli organizowania projektów,
kiedy coś robimy z uczniami dłużej poza lekcjami. I też tę strukturę będę starała się Państwu dzisiaj troszeczkę pokazać, natomiast teraz już przedstawiam Państwu, potem być może trochę przy długim wstępie, moich prelegentów. Jest z nami pani dr Magdalena Śniegulska, psycholog ze ZWPS-u, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracująca w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Uniwersytetu Warszawskiego, a także na Uniwersytecie SWPS, jak wspomniałam, prowadzi zajęcia warsztatowe, seminaryjne, wykłady z zakresu psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji, wspierania rozwoju, umiejętności rodzicielskich, także pełen tutaj przegląd. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, jak sądzę. Członkini założycielka Stowarzyszenia Wspólne Podwórko i widzą Państwo tutaj jeszcze w dalszym ciągu biogram Magdy i tutaj to wsparcie psychologiczne na pewno nam się przyda. I jest z nami wsparcie psychologiczne, ale z takim właśnie zacięciem bardzo mocno edukacyjnym. I jest z nami Jakub Niewiński, nauczyciel języka polskiego, ale także etyki, a także języka polskiego jako języka obcego w Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie. Doradca metodyczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, edukator z zakresu wielokulturowości oraz Holokaustu, prowadzący przez 6 lat klasę interdyscyplinarną Hipolit, zajmujący się tam między innymi mediacjami rówieśniczymi, współpracujący z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, z Forum Dialogu oraz z nami z Centrum Edukacji Obywatelskiej. W 2015 roku został laureatem nagrody imienia Ireny Sendlerowej. I dobry wieczór raz jeszcze wszystkim tutaj, którzy dołączają. Chciałabym, żebyśmy tę naszą dzisiejszą rozmowę zaczęli od tego, żeby zobaczyć, jakie są relacje w ogóle pomiędzy jednostką a grupą. Bo czasami mam wrażenie taki problem, tak? Czy wychowawca, czy wychowawczyni to jest ta osoba, która się zajmuje grupą, jest tylko za grupę odpowiedzialna, takie czasami słyszę głosy, czy też ma się pochylać właśnie nad indywidualnym uczniem, nad każdym uczniem jako jednostką. Mam wrażenie, że są takie dwie szkoły prowadzenia wychowawstwa. Co wy byście powiedzieli ze swojego doświadczenia, jak wy to widzicie? Magdo, gdybyś mogła zacząć. No, myślę sobie, że to rzeczywiście jest bardzo, bardzo trudne i ja nie wiem, czy w ogóle możliwe do oddzielenia. To znaczy, warto popatrzeć na to, że rzeczywiście no, proces edukacyjny odbywa się w klasie, w jakiejś grupie, w jakiejś społeczności, coś razem tworzymy, ale to, że ta klasa jest taka, a nie inna, wynika z indywidualnych cech poszczególnych jej członków. Co więcej, gdyby nawet odwrócić ten proces, gdyby się zastanowić chociażby nad tym, no właśnie, od czego zależy dobre uczenie, jak stworzyć takie warunki, że wszyscy nasi uczniowie mają tę motywację wewnętrzną, o której tak marzymy, żeby mieli do uczenia, no to okazuje się, że jednym z takich kluczowych elementów tej motywacji wewnętrznej jest poczucie przynależności do społeczności, poczucie bycia częścią grupy, że ten proces uczenia właśnie w tej grupie się odbywa, więc zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe, żeby to w klasie oddzielać. Na pewno strasznie istotne jest też taka umiejętność zobaczenia tych poszczególnych składowych, nie tylko grupy jako całości, co nam nauczycielom się przecież bardzo często zdarza. Mówimy, idę do 4A, 7B, Boże, co za koszmar, tak? Nazywamy ją jakąś społecznością, a tymczasem ona składa się z pewnych indywidualności. I myślę sobie, że tej indywidualności jest trudno zobaczyć, ale, no, ale tak, to na pewno jest jakoś istotne w ogóle, tylko bardzo, bardzo trudne. Nie wiem, Kuba, czy masz tutaj jakąś...
Wywołała 7B, ja dzisiaj miałem lekcję z moją 7B i to jest grupa, która, tak jak tutaj powiedziałaś, składa się z indywidualności, z konkretnych osób, z konkretnymi historiami, które opowiadają, ale każda historia jest inna. I tutaj jak tak słucham ciebie i rzeczywiście trudno by tutaj odseparować te dwie przestrzenie jednostki i całej grupy, bo to tak się też dzieje w naszych różnych innych społecznościach, w których funkcjonujemy i żyjemy na co dzień i w rodzinie i w innych bardziej mikro czy bardziej makro, już nie mówiąc o państwie naszym, przepraszam za wycieczkę, już nie będę podróżował zbytnio politycznie, ale w każdym razie to bardzo dobrze na przykład wygląda w procesie, kiedy stwarzamy przestrzeń do rozmowy z uczniami i uczennicami. Czy to się dzieje nie tylko na lekcji wychowawczej, bo tutaj, Emila, ty już powiedziałaś bardzo tutaj, nie wiem, czy jakiś truizm, ale coś, o czym, nie wiem, ja muszę sobie przypominać, że wychowawcą jest każdy nauczyciel i każda nauczycielka jest wychowawczynią. To znaczy nie tylko ten, który otrzymał tę czwartą A czy siódmą B, o której, Magdo, ty powiedziałaś, tylko ja, wchodząc do przestrzeni szkoły, czy w momencie, jak wchodzę tutaj na portal, czy korzystam z jakiegoś komunikatora, to ja jestem wychowawcą, nawet jak nie mam przyporządkowanej klasy siódmej B, jako ten, który, nie wiem, zwołuje tak zwane wywiadówki, czy zebrania z rodzicami i tak dalej, i tak dalej, że jestem odpowiedzialny za to, co dzieje się i ten proces. I na przykład ja po raz pierwszy w tym roku nie mam wychowawstwa i trochę patrzę z metapoziomu na to, co dzieje się w tej przestrzeni i zaprosiłem moich uczniów i moje uczennice do przećwiczenia ciekawej metody, którą chciałbym w ogóle wam polecić tutaj, tym wszystkim z różnych miejscowości, z Białegostoku aż po Lublin i Kraków i Północ, Gdańsk, metody pracy z historiami. Jest to metoda, która wyzwala konkretne historie tych właśnie jednostek, o których mówimy, i tych historii wsłuchują się inni członkowie grupy, którzy w tej metodzie nie komentują. Ja jako nauczyciel nie komentuję żadnej historii. Stwarzam przestrzeń, aby indywidualne historie poszczególnych uczniów i uczennic wybrzmiały. I to w różnych kontekstach. To są historie związane i z życiem osobistym, ale także sytuacją na przykład, która w danym momencie jest ważna dla danej osoby. Więc jest to pewne podejście, które jest promowane tutaj przez Centrum, przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, które przejęło tę metodę z Niemiec. Ona tam dosyć mocno już funkcjonuje i rzeczywiście wymaga ode mnie jako nauczyciela i pewnego takiego zawieszenia swoich pewnych zachowań typowo belferskich, że ja teraz chcę dopytać, że ja chcę to skomentować i chcę dać ten skrawek życiorysu mojego ucznia czy mojej uczennicy jako egzemplum, jako jakiś przykład, który ma pokazywać coś tam. Nie. Ta historia jest swoją własną, jest immanentna w swojej historii, w swojej prawdzie i uczniowie i uczennicy słuchają, bo wiedzą, że za chwileczkę też będą słuchani, więc... No właśnie, bo pomyślałam sobie, że to jest strasznie ważne, co mówisz, i też zobaczenie tych historii i tych poszczególnych członków społeczności też w kontekście procesu rozwojowego, bo jak my patrzymy na nasze dzieci, na naszych uczniów, to warto też pamiętać o tym, że w tym okresie szkolnym i okresie adolescencji dzieją się różne rzeczy związane z kształtowaniem się, nie wiem, samooceny, ja, tożsamości. I pojawia się taki moment, kiedy ja bardzo potrzebuję grupy i potrzebuję być częścią tej grupy i doświadczyć tego, że jestem taki sam jak ta grupa, że mam takie same przeżycia, że mam takie same dylematy, że mam takie same trudności, że mamy pewne wspólne obszary funkcjonowania, że ja się niczym nie różnię, ale pojawia się taki miły moment, kiedy ja oprócz tego, że jestem częścią tej grupy, to zaczynam dostrzegać, że też jestem w czymś inny, jestem trochę wyjątkowy, mam coś, co jest tylko moje, co jest
unikatowe, co jest związane właśnie z moją, chociażby moją biografią, że nagle ja doceniam wartość tej inności i tej różnorodności w sobie. To jest ten kluczowy moment dla konstytuowania się tożsamości. Jakbyśmy popatrzyli rozwojowo, to zaczyna się tak mniej więcej około 14-15 roku życia, ale żeby do tego dojść, to trzeba mieć też te doświadczenia wcześniej, też nauczyć się chociażby tej mentalizacji, tej umiejętności wchodzenia w cudze buty. Pomyślałam sobie, że te historie mogą być świetnym treningiem do tego, żeby właśnie spróbować zobaczyć, jak może czuć się inna osoba, która ma trochę inną historię, ale z którą też mogę dzielić różne doświadczenia. Więc jak patrzę na to pytanie, czy wychowawca ma pracować z indywidualnym uczniem, czy raczej z całą klasą, to myślę sobie, że chyba się nie da pracować tylko z całą klasą albo tylko z uczniem, że to po prostu jest procesem, który się będzie dział. Zresztą ignorowanie pojedynczego ucznia, który jakoś próbuje zamanifestować swoje potrzeby, będzie katastrofalne dla procesu edukacyjnego. Tak? Znaczy, no, coś nam się wywali, wykrzaczy, jak my go będziemy wkładać w klasę jako społeczność. Też sobie pomyślałam, że my dorośli wcale nie lubimy takich sytuacji, kiedy jesteśmy cały czas utożsamiani z jakąś grupą, że są takie sytuacje, kiedy tak, fajnie poczuć się częścią grupy, ale absolutnie potrzebujemy też poczuć, że jesteśmy kimś wyjątkowym, oddzielnym i odrębnym. I jakbyśmy patrzyli chociażby na kształtowanie się samodzielności, to ona musi się odbyć też, tak, że my tę indywidualność dostrzeżemy. Tutaj Magdo, ty powiedziałaś o bardzo ważnej kwestii tożsamościowej, tego, że to też kształtuje naszą tożsamość. I na przykład jak z dzieciakami rozmawiamy o tożsamości, że ona w tym momencie, kiedy moje dzieciaki, moja młodzież ma 15 i 16 lat, to ta tożsamość jest płynna. Ona przychodzi z różnego momentu ich życia w inny moment i jeszcze nawet może tych momentów nie są świadomi i świadome, więc to usłyszenie pewnej historii, która stanie się częścią ich historii dopiero w przyszłości, to też zaczyna pracować w momencie, jak jeszcze nie są świadomi tego, że to będzie ich częścią tożsamości, która się zmienia. Tak, co więcej, bo ten proces tworzenia się tożsamości jest procesem długotrwałym, czasami bolesnym i czasami w ogóle sukcesem jest, jak człowiek sobie odpowie na pytanie, kim ja nie chcę być, a nie kim chcę być, dokąd zmierzam. To rzeczywiście tutaj dzieją się różne rzeczy po drodze. Tak. I jeszcze chciałbym może, żeby domknąć ten wątek, bo tutaj widzę, że Kasia jest zainteresowana tą metodą pracy z historiami. To jest też metoda, która naprawdę się sprawdza stacjonarnie, byśmy powiedzieli offline, ale ja ją teraz przećwiczyłem z grupą online, tworząc taki eksperyment trochę, nie widząc do końca, wiecie, no, twarzy i kamerki, niektórzy się nie ujawniają z twarzą i tak dalej, i tak dalej. I to też jest pewien eksperyment, który pokazuje nam jeszcze ten poziom wyższy, w jakim momencie oni są tutaj tej komunikacji takiej internetowej, czy da się wszystko powiedzieć. I potem rozmawiają już z meta poziomu, że jednak nie da się wszystkiego powiedzieć przez internet, czy nawet jak widzimy, to nie widać, nie czuć tych emocji, które gdzieś tam jakieś fluidy ogarniają przestrzeń fizyczną, w której się znajdujemy. Ten kontakt psychogeografia pewnie znacie, że warto w takich momentach, nie wiem, czy na lekcji wychowawczej, czy na etyce, siedzieć w kręgu i żebyśmy tę przestrzeń mieli taką, już ten krąg był problematyczny, jak były maseczki w szkole, nie? Ile metrów i tak dalej, więc zrzuciliśmy maseczki, ale no to było pewne wyzwanie. Ja też się zastanawiam, bo tutaj Magdo powiedziałaś o tym indywidualnym też, tym bycie tego ucznia i uczennicy. Ja pamiętam, że jak zaczęła się tutaj nasza taka współpraca z moimi uczniami online, zajęcia z etyki, które dotyczyły tożsamości,
i wybraliśmy wspólnie różne przestrzenie i stworzyłem pokoje nazwane tymi przestrzeniami, tymi skrawkami różnych tożsamości, które wspólnie ustaliliśmy, co może tworzyć naszą tożsamość, taką człowieka w wieku 15-14 lat. I te pokoje były możliwe, żeby każdy i każda uczennica weszli do tego pokoju. I się okazało, że były pokoje, gdzie znaleźli się sami przez 10 minut, a wcześniej nie wiedzieli, że oni tam wejdą i będą sami. I później, po tych 10 minutach, jak się spotkaliśmy, to rzeczywiście moc tych wypowiedzi, na przykład jak ktoś się poczuł, wybrał płeć i znalazł się w pokoju, gdzie był sam, a 14 osób wybrała inne pokoje i pytanie to co, płeć dla innych nie jest ważna, to też widzenie siebie w perspektywie i online da się to też zrobić w naszym mieście. Tak, może być nawet łatwiejsze właśnie z tym byciem w różnych pokojach. To jest naprawdę pewien zysk tej sytuacji. Pomyślałam sobie też, jak mówimy o metodach, o takiej metodzie, w której możemy spróbować połączyć to z jednej strony patrzenie na nas jako na grupę i rozpoznawanie zasobów grupy, a potem de facto patrzenie na nasze indywidualności. Na przykład możemy sobie wyobrazić, że pracujemy z klasą w ten sposób, że zadajemy pytanie, no dobrze, to znaczy co jest potrzebne do tego, żeby się dobrze razem ze sobą uczyć? Ile my tego mamy? Jakie to są cechy, które nam to dobre uczenie razem pomagają? Gdzie my jesteśmy jako klasa? Gdzie powinniśmy się znaleźć? Co możemy rozwinąć? Po czym my poznamy, że to rozwijamy? A potem sprawdzenie, no dobrze, jak każdy z nas to ma? Gdzie on się znajduje w tym obszarze? Z kogo my możemy skorzystać w związku z tym, żeby tę klasę rozwinąć? Kto ma tego w nadmiarze, kto ma tego dużo? No właśnie. No właśnie, ja specjalnie przerzucam slajd, bo mamy też coś na ten temat. Właśnie z materiałów, z tego narzędziownika, z tego zestawu materiałów dotyczących pracy z indywidualnościami, które mamy w klasie, wybrałam taki przykład Urszuli Leszczyńskiej z mapy karier, gdzie ona proponuje zrobienie właśnie takiego banku kompetencji w formie plakatu, kiedy uczniowie wypisują, co umieją, w czym są dobrzy, z czym mogliby się z innymi podzielić. I nagle można zobaczyć chociażby, że mamy właśnie, przepraszam, różne zasoby i możemy się cały czas poddawać to jeszcze refleksji, że może ja jednak odkryłam w sobie jakąś nową kompetencję, jakąś nową umiejętność. Mhm. Może to też jest cenne. Ja na przykład teraz mam tak, że pracując w nowej pracy dowiaduję się tak wiele na temat tego, co ja potrafię, a nie wiedziałam, że potrafię, że jest to dla mnie no, wielka przygoda. Ale no właśnie. No właśnie, ale powiedziałaś coś bardzo ważnego, że dowiaduje się nowych rzeczy o sobie. W przypadku młodych ludzi, nie wiem Jakubie, czy się ze mną zgodzisz, są takie grupy i takie osoby, które naprawdę mają kłopot z odpowiedzią na to, w czym ja jestem dobry. Może zostawmy, z jakiego powodu mają ten kłopot, ale rzeczywiście to zadanie może być niezwykle dla nich trudne. Dlatego myślę sobie, że fajnie by było, gdyby nauczyciel miał też taką gotowość do takiego wyłapywania tych zasobów swoich uczniów, żeby, i to zwróćcie uwagę, to nie chodzi o to, żeby tak głupio chwalić, tylko żeby naprawdę zobaczyć, co on robi dobrze, a zapewniam, że każdy z nas i każde dziecko ma taki obszar, w którym naprawdę daje radę. Dostrzeżenie tego, nazwanie czasami działa jak magia, to znaczy to naprawdę dodaje skrzydeł i może być też początkiem w ogóle do takiej uważności, do takiego zastanowienia się, okej, to pan powiedział, że to jest moim zasobem, a czy ja widzę coś jeszcze, w czym jestem dobry, co mogę wykorzystać?
Bo to nie o to chodzi, żebyśmy my kreowali młodych ludzi niezwykle pewnych siebie, w takich w poczuciu, że wszystko im się należy i ocierających się o narcyzm, tylko raczej takich, którzy naprawdę są świadomi tego, co jest ich mocną stroną, wiedzieli też, co jest słabością albo co wymaga, co jest obszarem do rozwoju, ale mieli podstawy do akceptowania też tego, co tą słabością jest. Mhm. Jak Magdo, ty to powiedziałaś o tej właśnie przestrzeni, żeby wydobywać z naszych uczniów i uczennic te potencjały, które są w nich, które drzemią, które nie są w tym momencie ujawnione. Ja pamiętam sytuację z etyki w klasie drugiej, Wasy. Dziecko z pochodzenia romskiego, które bardzo chciało, żebym mówił na to, na niego, że jest cyganem. Więc to też inna sprawa w ogóle, która się ociera, że w danym momencie, kiedy widzimy, że oni czują bliskość, to oni między sobą też mówią, nie? I Basel na przykład, jak dzieciaki z drugiej klasy pisały w kampanii Amnesty International listy, maraton listów. I oczywiście, kto ma zajęcia, ja w ogóle, jak przyszedłem z gimnazjum do klasy drugiej i etykę prowadzę, to wiem, że napisanie takiego jednego zdania, a nie całego listu, zabiera po prostu 2 tygodnie. I Wasyl, jemu tak naprawdę by to zajęło 3 tygodnie, ale w pewnym momencie on pokazał, że chce coś innym pokazać. Zaczął się ruszać i zaczął tańczyć. I każdą potem następną etykę pisania listów, jego stoły były 2 połączone i on chodził na te stoły, drugoklasista, Wasyl, i zaczął tańczyć. I wszyscy uczniowie i uczennice klasy drugiej szkoły podstawowej wiedzieli, że jest moment na taniec Wasyla i potem oni go wspierali w pisaniu. Jedna pomagała mu napisać literkę L, druga M. Razem prowadzili jego rękę na tym tutaj do pisania. Więc to, co ty powiedziałaś, wydobył trochę z moją pomocą i innych uczniów swoją moc tańczenia, to co lubi, i później to mu pomogło dalej realizować ten list, który został napisany po 2 tygodniach. Tak, ja chciałam też zwrócić uwagę na to, co napisała Ania, pani Ania, że jest dużo dzieciaków z niską, bardzo niską samooceną. To prawda i też warto pamiętać, że często ta samoocena się załamuje też w tych momentach takiego kryzysu rozwojowego, tych momentach przejścia. I wtedy naprawdę ci młodzi ludzie bardzo potrzebują wsparcia dorosłego, takiej osoby, która nie będzie krytyczna i oceniająca, tylko właśnie wspierająca w takim osadzeniu w nowym też kontekście psychologicznym, emocjonalnym, bo no, każdy moment przejścia, każdy moment zmiany zmienia też nasz sposób myślenia o nas samych, o sobie. Tak jest w przypadku dzieci i młodzieży. I to często wiąże się z takim zaburzeniem. To właściwie gdzie ja jestem, w czym ja jestem dobry. Zmieniają się wymagania środowiskowe, oczekiwania rodziców, oczekiwania nauczycieli. Muszę im na nowo sprostać. Nie wiem, czy mam zasoby, żeby sobie z nimi poradzić. I wtedy takie właśnie mądre wskazanie, tak masz, bo naprawdę do tej pory sobie radziłeś nieźle z życiem, może być tym momentem takiego wsparcia. Ja tylko jeszcze poproszę właśnie, żeby Kuba, napisz jeszcze raz swój mail na czacie, proszę, i bardzo proszę, prosi będzie naprawdę, jeżeli Państwo napiszą, skoro już Kuba się w to wrobił i będzie odpisywał na maile, weź dzień wolnego, proponuję. O, dzięki wielkie. Dlatego, że w tej chwili wydobycie z czatu tych wszystkich Państwa maili może być dla nas problematyczne, więc kto chce, po prostu wysyła maila do, bardzo proszę Pani Wiolu, proszę zapisać adres do Jakuba i o, super. I napisać tak, tak będzie łatwiej technicznie, bo ja nie zapamiętam i tak dalej. Tak, pojawia się też słuszna uwaga, że czasami to jest bardzo trudne, to dzielenie się z innymi swoją historią, szczególnie jak nie ma takiego ani kompetencji w tym zakresie, ani też przestrzeni na to, ani to nie jest wartość,
a ma się doświadczenia z oceną, a szczególnie z taką negatywną oceną, to oczywiście zanim do tego doprowadzimy, to musimy najpierw zadbać o warunki. To znaczy najpierw musimy mieć jasność, że ta klasa, to miejsce, te dzieci potrafią też się wysłuchać i dać sobie uważność i wsparcie. To bardzo, bardzo trafna uwaga, ale na szczęście się tego da nauczyć i da się to trenować. Ja myślę, że do tego też trochę dojdziemy. Mam nadzieję, że widzicie, że mamy nowy slajd. Co prawda bardzo płynnieśmy do tego przeszli, bo tak naprawdę już rozmawiamy o różnorodności. Ta historia z Wasylem była tutaj bardzo taka budująca właśnie. Chociaż ja też sobie pomyślałam wtedy o tym, że to, że on w ogóle wszedł na tę ławkę i tańczył, to zależało od tego, w jaki sposób już pokierowałeś grupą i wzmocniłeś grupę, żeby ona mogła wzmocnić jego. I to było dla mnie takie istotne. Ale co byście powiedzieli właśnie na ten temat? Oni są naprawdę różni. Czasami się tej swojej inności swoistej boją na tym etapie. Bardzo, bardzo mam w głowie taki filmik, który ostatnio krążył po grupach wychowawczych, Nobody is Normal, tak? Gdzie jakiś chłopiec próbuje ukryć, że jest jakimś takim dziwakiem, może takim monsterem, próbuje się wbić w mundurek i bardzo trudno mu przychodzi ukrywanie tego, a w pewnym momencie na przedstawieniu orientuje się, że dziewczynka, która występuje na scenie, też kiedy z niej opadnie nagle strój, okazuje się kimś zupełnie innym, właśnie też jakimś takim sympatycznym potworem. I wtedy wszyscy zrzucają te maski i okazuje się, że nobody is normal, nikt nie jest normalny, wszyscy są troszeczkę stuknięci, ale dopiero w tym momencie są w stanie się zaakceptować. Więc jak z tą różnorodnością pracować, żeby oni na tym etapie, kiedy próbują tak bardzo się dostosować do grupy, żeby zobaczyli i żebyśmy my też mogli zobaczyć, jakie to jest bogactwo. Trochę takie właśnie jak z tym naszym, znaczy waszym, twoim Wasylem. Mhm. Kuba? Mhm. To jest Wasyl, ale to są też inne różne mniejszości, na przykład religijne, gdzie w klasie, na przykład u mnie w przestrzeni, którą młodzież wymyśliła sama, bo kto ma czuć się najlepiej w przestrzeni, w której jest, spędza całe życie prawie te młodzieńcze, gdy obliczymy godzin, ile młodzi ludzie muszą spędzić w szkole, to się okazuje, że szkoła staje się nawet pierwszym domem. Więc moi młodzi wymyślili z moim przyjacielem, architektem, sami przestrzeń, w której też włożyli trochę siebie, różnych tożsamości. I na przykład, i to był pomysł, żeby jak już tworzymy przestrzeń, żeby zrobić to miejsce pozbawione żadnych symboli religijnych. To znaczy, żeby to była przestrzeń taka, w której młodzi ludzie się poczują bezpiecznie, że nie będą nie tyle bombardowani, ale że coś nie będzie wyróżniało jednej grupy i stawiało jej przynajmniej w sposób taki symboliczny, dlatego że ja miałem w klasie i osoby, które były Żydówką, i osoby, które były muzułmanką, i osoby, które należały do grupy Świadków Jehowy, osoby niewierzące, ewangelików, więc różne te przestrzenie i ta przestrzeń stała się neutralna. I to dawało taką symbol, taką przestrzeń bezpiecznego bycia wszystkim, ale nie, że w tym bezpiecznej, takiej formalnej przestrzeni pozbawionej znaków religijnych była przestrzeń, żeby mówić o sobie, o swoich tożsamościach, bo wtedy nic nie zagradzało tej przestrzeni. I to był punkt wyjściowy, żeby ci młodzi ludzie poczuli się bezpiecznie, żeby opowiedzieć o swojej tożsamości religijnej. Więc to było bardzo ważne, bo tego oni potrzebowali, to była ich potrzeba. Bo tutaj to też ważne, tak sobie pomyślałem, żeby dowiedzieć się, jakie potrzeby mają ci młodzi ludzie i wtedy ta różnorodność, o której teraz mówimy, też wypływa, bo bardzo często to są potrzeby, o których my nawet nie mamy pojęcia,
I wtedy możemy jakoś zareagować. Teraz dostałem grupy, trzy nowe grupy, z którymi wcześniej nie miałem zajęć od tego roku szkolnego, dwie klasy szóste i jedną siódmą. I zaprosiłem do rozmowy, do tego, żeby dzieci przedstawiły się. I wspólnie wymyśliliśmy kilka takich pytań, na które mogły odpowiedzieć. Oczywiście była przestrzeń, że mogły zupełnie nie korzystać z tych pytań, mogły wybrać pytanie, ale ważne, że ich zapytałem o to, co by chcieli opowiedzieć. I tam były i kolory, i ulubiony aktor, i co lubię jeść. Ja zasugerowałem, że dla mnie ważne jest poznać wasze potrzeby. I wiecie, pojawiły się, po pierwsze, no był problem, bo po raz pierwszy usłyszały od nauczyciela, w ogóle od osoby dorosłej, że ktoś się pyta o potrzeby. Proszę pana, a co to znaczy, że mnie pan pyta o potrzebę? O jaką potrzebę pan pyta? Ale później, jak już jedna osoba mówi, że potrzebuje przestrzeni do tego, żeby móc powiedzieć o wszystkim, o tym, żeby podzielić się, co czuję w danym momencie. Inna osoba czuła potrzebę, żeby więcej pisać na lekcji. Były to różne potrzeby, od takich bardzo konkretnych, poprzez takie potrzeby, żeby zostać uszanowanym w swojej takiej różnorodności, tego, co we mnie jest innego. Więc no, zobaczcie, ja trochę przeszedłem od takiej fizycznej przestrzeni, która daje nam pewien swobodę i powietrze do tego, żeby pokazać różnorodność, aż do takiej przestrzeni mentalnej, że uczniowie i uczennice zaczynają rozumieć, że jest przestrzeń w danej klasie do różnych potrzeb i żeby w tych potrzebach siebie zobaczyć, nie? Tak, myślę, że też ważne jest to, o czym napisała pani Lidia, że dzieci czasami mają kłopot z tą różnorodnością, że to wcale nie jest dla nich łatwe. I to jest bardzo cenna obserwacja i też myślę sobie, że znowu jakbym wróciła do tych zadań rozwojowych, to znaczy może być taki moment, kiedy ta różnorodność jest dla nich zagrażająca i wtedy my musimy robić coś, w czym pokazujemy, że ona jest siłą, ale równocześnie to, że się różnimy, nie oznacza, że nie mamy właśnie, tak jak Jakub powiedział, takich samych potrzeb. Każdy z nas może mieć ją w tej chwili w innym miejscu, ale każdy z nas właściwie się nie różni tymi potrzebami. Od czasu do czasu potrzebujemy uwagi, szacunku, przynależności, no różnych rzeczy, ale wspólnie mamy takie potrzeby, przeżywamy te same emocje, doświadczamy podobnych rzeczy. I to pewnie ważne jest, żeby zwrócić na to uwagę w tym początkowym okresie kształtowania się tożsamości, czyli na początku okresu adolescencji, a później jest dużo łatwiej z tą różnorodnością, bo wtedy ona staje się w ogóle pewną wartością i młodzi ludzie w ogóle mają taką wyraźną potrzebę zaznaczenia, ja jestem inny, to w ogóle jest niemożliwe, żeby był ktoś, kto ma podobnie jak ja. I wtedy de facto musimy powiedzieć tak, to prawda, jesteś wyjątkowy, ale też są takie obszary, w których my wspólnie przeżywamy jakieś rzeczy. Dla mnie to też jest jakoś ważne, że coraz mocniej się teraz mówi na rynku pracy o tym, że budujemy właśnie zespoły, których siłą jest to, że się dopełniają poprzez to, że każdy z ich członków rozpoznał swoje kompetencje i na nich buduje i że te kompetencje potrafią być tak bardzo komplementarne. Oczywiście jesteśmy różni nie tylko w kwestii kompetencji, tylko tak jak tutaj mówiliście w kwestii religijności bądź jej braku, tak, orientacji seksualnej, płci, wszystkiego, tak, tego, że ja jestem niska, a Jakub jest wysoki, nie? Ale kurczę, to wszystko może być naprawdę zasobem. No chociażby to, że poprosiłam tutaj kobietę i mężczyznę i wypowiadacie się niby jednym głosem, a jednak z pewnymi subtelnościami, które są dla was też bardzo, bardzo charakterystyczne. Przykład, który ja tutaj, przepraszam cię, wyciągnęłam z naszych materiałów, jest akurat przykładem Dominiki Cieślikowskiej, kiedy ona proponuje właśnie, jak łagodnie i delikatnie wprowadzać ucznia bądź uczennicę, który wyraźnie się odróżnia z różnych względów, tak? Czy to jakiejś ułomności fizycznej, czy to pochodzenia z innej kultury,
czy czegokolwiek innego. Tutaj pani Dominika Cieślikowska proponuje, żeby właśnie pokazać, że każdy tak naprawdę ma jakąś cechę, która go wyróżnia, każdy pochodzi z jakiejś kultury i kiedy chcemy o tym rozmawiać i kiedy chcemy zrobić to delikatnie i w taki sposób, żeby to było skuteczne, to że warto zwrócić uwagę na to, co nas właśnie, o czym mówiliście, łączy z jednej strony, tak, a z drugiej strony dzieli. Zwracam też Państwa tutaj uwagę, że ja wyciągam takie materiały z tego powstającego narzędziownika, które są takimi właśnie momentami wychowawczymi. To nie jest praca na godzinę wychowawczą, tak? To jest coś, na co będziemy zwracać uwagę, tak? Na co warto zwrócić tutaj uwagę. Marta, coś chciałaś powiedzieć jeszcze? Tak, bo przeczytałam też komentarz pani Ani, która pisze właśnie o chłopcu z zespołem Aspergera. Nie chciałabym tutaj udzielać jakichś rad, ale tak, to i też fragment Dominiki o tym mówi. To jest wtedy bardzo trudne, ale może być też zasobem, tylko dużo łatwiej jest wykorzystać tę różnorodność wtedy też, kiedy mamy za sobą rodziców, bo ja mam takie doświadczenia z dziećmi ze spektrum, kiedy one były gotowe o tym opowiadać, kiedy miały w ogóle uwewnętrznione to, że to jest ich cecha, ta nietypowość neuronalna i były z tego dumne i rodzice byli gotowi też do opowiadania o tym, co się z ich dzieckiem dzieje. Taka, słuchajcie, przygotowana przez chłopca prezentacja o zespole Aspergera spowodowała, że część klasy też chciała mieć i poszukiwała w sobie tych cech. Więc no, różne rzeczy tutaj mogą się zadziać. To pewnie też zależy od tego w ogóle, z jakim dzieckiem mamy do czynienia, co jest łatwe, co jest trudne. Czasami bywa naprawdę bardzo, bardzo trudno i też musimy sobie uczciwie powiedzieć, że bywają dzieci, które naprawdę są dla nas wielkim wyzwaniem, żeby tę różnorodność akurat zobaczyć w niej jakiś zasób, bo głównie możemy widzieć w niej tylko nasze utrudnienia i utrudnienie życia dla całej klasy. Ale tak też się może zdarzyć. I tu pewnie jest taka nasza gotowość do tego, żeby jednak w pewnym momencie ten moment wykorzystać na indywidualną pracę z tą osobą, żeby przygotować ją i w pewnym sensie jej możliwości takie no, czysto społecznej interakcji na różny odbiór też jej postawy, jej zachowania i potem jakoś to połączyć z tą grupą i żeby ta grupa też była przygotowana na tą interakcję, bo ja też rozumiem czasem uczniów i uczennice, od których bym chciał wymagać, żeby od razu byli super empatyczni, żeby neurony lustrzane się w nich uruchomiły i zaczęli po prostu zachowywać się jak ta dziewczynka, która nie ma zespołu, nie jest spektrum, a chciałaby mieć niektóre elementy osoby spektrum, nie? Więc to jest wtedy chyba bardzo mocny punkt dla mnie jako wychowawcy, żebym umiał tutaj te momenty wykryć takiego właśnie tutaj w tej metodzie pracy z historiami jest taki moment, kiedy na przykład no, nie daje się pracować z wszystkimi, którzy opowiadają historię, bo ktoś nie chce opowiedzieć, albo ktoś ma problem z jakąś historią, to jest taki pokój, gdzie jest jakieś pomieszczenie, gdzie ta osoba się udaje, albo dwie osoby i ze sobą rozmawiają i wtedy jest takie odejście od tego procesu grupowego, wyłączenie, zawieszenie tej takiej sytuacji grupowej interakcji na jednak kontakt bardziej indywidualny, który moim zdaniem wtedy jest bardzo potrzebny. Ja wam bardzo dziękuję za to, że powiedzieliście tutaj jasno, że to nie jest proste, że czasami są sytuacje trudne, bo to jest tak, jesteśmy tutaj na webinarium, niby dajemy Państwu jakieś odpowiedzi, jakieś rozwiązania, ale myślę, że powinniśmy sobie to jasno powiedzieć, praca z dzieciakami, praca wychowawcza, zresztą także rodziców, jest po prostu pracą trudną, ale z drugiej strony jakie to jest rozwijające także dla nas. Też czasami możemy mieć dosyć, ale jakie to jest
rozwijające. I dlatego chciałabym, żebyśmy też w tym kontekście porozmawiali, już tutaj Kuba też mówił o tym pytaniu o potrzeby, jak o tym rozmawiać mądrze, jak o tym rozmawiać bezpiecznie, bo tutaj znowu mam wrażenie, że część nauczycieli się wycofuje z rozmawiania o emocjach, z takiego zwykłego nawet pytania czasem, co czujesz, bo tak jak zresztą rozmawialiśmy przed webinarium, często sądzą, że muszą mieć do tego jakieś specjalne kompetencje. Najlepiej to od razu doktorat z psychologii, prawda? I wtedy ewentualnie. A druga sprawa to tak, że hura, hura, mamy tyle tych materiałów z kolei w internecie. Przecież jeżeli wpiszemy godzina wychowawcza na temat emocji, to znajdziemy pewnie z 50 parę. W związku z tym wchodzimy, robimy godzinę wychowawczą i mamy z głowy rozmawianie o emocjach. A to też chyba nie o to chodzi. No właśnie, no właśnie. To znaczy bardzo byśmy chcieli, żeby te nasze dzieci były kompetentne, jeśli chodzi o emocje, i rozumiały, i nazywały, i panowały, kiedy trzeba, i pokazywały, kiedy trzeba, a czasami były w stanie zapanować nad tym, co się tam u nich dzieje. No ale warto pamiętać, że tego się uczy nie tak jak matematyki i polskiego. To znaczy, że rzeczywiście tutaj naprawdę strasznie ważne jest modelowanie i też pokazywanie i też taki wgląd mój, mnie dorosłego, jak ja sobie radzę z emocjami. Właściwie większość badań pokazuje, że w tym procesie, uczenia i rozwoju też różnych kompetencji społeczno-emocjonalnych niezwykle ważne jest takie środowisko, w którym dziecko ma możliwość przeżywania wszystkich stanów emocjonalnych, że jest przyzwolenie na to, żeby się czasami zezłościło, posmuciło, wystraszyło, a nie tylko żyło w radości i dumie i w poczuciu szczęścia. Ale to, co jest strasznie istotne, to, żeby szczególnie w tych trudnych emocjach towarzyszył dorosły i pomagał w znalezieniu takiego sposobu kooperowania z tymi emocjami, który będzie najbardziej odpowiedni i dla dziecka, czy też młodego człowieka, i dla otoczenia. To nie jest proste oczywiście, no bo hello, naprawdę czasami chodzi po prostu o to, żeby się pozłościć. I warto pamiętać, że my dorośli też tak mamy. No naprawdę czasami się kłócę nie po to, żeby dojść do konsensusu, tylko żeby się pokłócić i coś sobie w ten sposób wyregulować. Natomiast to, co jest strasznie fajne, to jak dorosły ma taką gotowość do pokazywania, że on też różne trudności przeżywa, że się denerwuje, że coś jest dla niego trudne. Mówi o tym i to nie o to chodzi, żeby wystraszać dziecko, tylko żeby mu pokazywać, to jest trudne, ale ja próbuję sobie z tym jakoś poradzić, szukam różnych rozwiązań. Też w tym towarzyszeniu dzieciom w emocjach, ja rozumiem ten niepokój, to, że może się pojawić właśnie coś, z czym ja nauczyciel nie będę wiedział, jak sobie poradzić, albo będę miał takie poczucie, że muszę udzielić wskazówki, która będzie najlepszą wskazówką na świecie i od razu rozwieje wszystkie chmury. To jest naprawdę z góry skazane na niepowodzenie i nie warto w ogóle sobie tego brać na barki. Naprawdę fajnie jest, jak ja mam w ogóle taką ciekawość w stosunku do dzieci, jak mam gotowość do zapytania ich, no właśnie, co tam u nich słychać i naprawdę jestem tym zainteresowany, jak się czują, co to znaczy, że się czują źle, z jakiego powodu, a co można zrobić, żeby poczuć się troszkę lepiej. I to nie jest pytanie, które jest do mnie nauczyciela, to jest pytanie, które mogę zadać całej grupie. Mogę ich zapytać na przykład, co oni robią, jak się czują źle, żeby poczuć się trochę lepiej. Mogę z nimi porozmawiać o tym, które z tych sposobów są do wzięcia, a które może warto się zastanowić, jakie będą konsekwencje tego sposobu radzenia sobie z emocjami. I ja naprawdę jestem zwolenniczką takiego rozmawiania otwartego i odwoływania się do konkretów niż wyciągania szablonów lekcji o emocjach, bo one, te rozmowy właśnie, dużo więcej dają i uczą. Co więcej, pokazują, że ten nauczyciel też ma emocje.
A jak mamy jakąś bliskość, to wtedy w ogóle fajniej jest z tego nauczyciela brać, z niego czerpać. Łatwiej się też z nim zidentyfikować. I łatwiej jest nauczycielowi i nauczycielce być nauczycielem i nauczycielką, jeżeli ja objawię siebie, jeżeli ja objawię swoje emocje, które nie są sztuczne, tylko na pozór, żeby były tutaj świetnie i napisały Ania i inne osoby, Lidia, o tym, że trzeba być autentycznym i naturalnym. Ja pamiętam swoją sytuację, pierwszą taką, gdzie to było chyba przełamanie moich tutaj jakichś takich wewnętrznych oporów, to jeszcze jak były klasy gimnazjalne, kiedy bardzo źle potraktowałem jedną uczennicę, moją uczennicę, na którą nakrzyczałem, bo już byłem zmęczony i w ogóle zirytowany tym, co się dzieje wokół i w szkole i różne kwestie. Teraz trochę staję się apologetą samego siebie, ale no, bardzo się źle poczułem, ona jeszcze bardziej się źle poczuła. I ja pamiętam, że bardzo chciałem coś z tym zrobić, ale nie wiedziałem jak, nie wiedziałem, czy mam się przyznać, co mam przeprosić i jak to w ogóle zaaranżować. Więc połączyłem taką metodę hybrydową, napisałem do niej SMS-a, czy moglibyśmy się spotkać. I jak ona wyraziła zgodę, to już mi ulżyło, po prostu pierwszy krok zrobiony. A potem, słuchajcie, myślałem, że będzie łatwiej było, jeszcze trudniej spotkać się z nią, twarzą w twarz, nawet jak o tym teraz mówię, to mam to przed swoimi oczyma i powiedzieć przepraszam, nic nie mam na swoje usprawiedliwienie, mimo że oczywiście chciałem, tak jak przed chwilą, nie, snuć jakieś takie apologetyczne teksty, że zmęczony, że coś tam, przeprosiłem mówiąc, że nic absolutnie nie mam na swoje usprawiedliwienie. I wtedy, słuchajcie, odkryłem sobie taką, nie wiem czy umiejętność, bo może to rzeczywiście we mnie było, albo to do tego trzeba dojrzeć, taką dojrzałość do tego, że potrafię przyznać się, co nie zawsze jest łatwe, ale ten mechanizm też ułatwia właśnie kontakt z ludźmi młodymi, którzy, tak jak tutaj pisałyście na czacie, młodzi ludzie wyczuwają naturalność i to, że na przykład w tym momencie jest mi źle też, albo że się źle czuję, albo że odzywa się moja hipochondria, że nie wiem, widzę znowu w sobie COVID-a. Ja o tym mówię, oczywiście nie przeginam, żeby nie sieć niepotrzebnej paniki, ale uczniom widzą na przykład zdanie: Panie Kubo, pan taki dzisiaj smutny jest, co się stało? I oni już mnie pytają o to. I to już jest sygnał po prostu cudowny, jak przez miesiąc mojego pytania o to, jak się czujecie, co z wami, jak minął weekend, i Sebastian mówi, że znowu Lech przegrał, prawda? I ja się dopytuję, a gdzie przegrał, jak to się nazywa, ekstraklasa, czy bo ja się na piłce nożnej nie znam, to oni widzą, że mogą mnie w czymś nauczyć i oni teraz się pytają, Pani Kuba, jak pan się dzisiaj czuje? Więc to jest też taka interakcja, która wraca do mnie z podwojoną taką siłą i mocą. Mhm. Ale powiedziałeś też bardzo ważną rzecz i przypomniało mi się właściwie wiele rozmów moich terapeutycznych z moimi pacjentami, którzy mówią, że naprawdę najważniejsze dla nich u nauczyciela jest to, że on jest naprawdę ciekawy ich zdania i tego, co się u niego dzieje. Taki nauczyciel, który naprawdę pyta ucznia, co u ciebie, i słucha tej odpowiedzi i jest zainteresowany, to jest nauczyciel, za którym można iść na koniec świata. I też żeśmy sobie o tym trochę rozmawiali, że budowanie tej relacji powoduje naprawdę taki wyjątkowy wzrost zaufania. I my potem jako nauczyciele możemy robić czasem różne głupoty i wtopy i nie zawsze nam przecież wszystko wychodzi, ale jak mamy to zaufanie, to ci młodzi ludzie niejedno nam wybaczą i będą też gotowi niejedno zrobić. Magda, może opowiesz o tej sytuacji ze studentami, o tym eksperymencie, który zrobiłeś? Ach, no, myśmy przed naszym webinarem, kiedy żeśmy rozmawiali sobie o tym, o czym warto dzisiaj porozmawiać, to ja opowiadałam o takim doświadczeniu,
Ja uczę psychologii rozwoju, prowadzę wykład i pomyślałam sobie, doszliśmy do okresu późnej dorosłości i chciałam opowiedzieć studentom o tym, że to jest taki moment, który jest bardzo trudny, bo często następuje zamiana ról między rodzicami a dziećmi, że ci rodzice stają się zależni od dzieci, że to jest bardzo trudne doświadczenie, że nagle taka sytuacja, w której ktoś kieruje naszym dorosłym życiem, jest bardzo niekomfortowa. I wymyślałam sobie taki eksperyment, że w trakcie wykładu powiedziałam do moich studentów, mówię, dobra, słuchajcie, to teraz bardzo proszę, wszyscy wychodzą na siusiu, macie 7 minut, za 7 minut widzimy się tutaj z powrotem, to jest bardzo dobry moment, żeby oddać mocz. I ku mojemu przerażeniu, nie spodziewałam się, że to się tak zadzieje, wszyscy grzecznie wstali, a aula i wykład był dla ponad setki osób, i wyszli z tej auli i karnie w ciągu tych 7 minut wrócili. No i jak wrócili, to ja ich pytam, mówię, słuchajcie, ale powiedzcie mi, co się tutaj wydarzyło? Oni mówią, no jak to? No powiedziała pani, żeby iść na siusiu. No to żeśmy poszli na siusiu. Ja mówię, i wyście tak mnie posłuchali, tak w ogóle bez refleksji, nie mieliście żadnych ale, nie mieliście uwag, że to nie ten moment, że wam się nie chce, że nie będziecie korzystać. Oni mówią, no mieliśmy. Pani nawet nie wie, co się tam w tych ubikacjach działo. Myśmy biegali po piętrach, żeby jak najszybciej znaleźć wolną kabinę. Od czci i wiary panią odżegnywaliśmy, mówiliśmy, że chyba pani zgłupiała, no ale wszyscy wykonaliśmy to polecenie. Ja mówię, no dobrze, ale co się takiego stało? Dlaczego wyście to zrobili? No nie mogłam tego pojąć, że dorośli ludzie nagle wstają i idą na siusiu. I oni mówią, no bo do tej pory, a rzeczywiście późna dorosłość jest pod koniec semestru, myśmy już zdążyli nawiązać z panią relację. Wydawało się, że pani jest naprawdę sensowna i że właściwie mamy takie poczucie bliskości z panią, że nie przyszło nam do głowy, że to może być jakieś niewłaściwe polecenie. I wiecie, to było dla mnie naprawdę uderzające. Znaczy, ja naprawdę to bardzo przeżyłam i jakoś żeśmy potem o tym rozmawiali, ale to mi pokazało też, jaka jest moc tej relacji, że jak ja tę relację zbuduję, to naprawdę mogą się dziać tam niezwykłe rzeczy. Dzięki, ale... Odpowiedziałam ja... tak, absolutnie tak. Chciałam przy tej okazji powiedzieć, nawiązać do tego, co ty powiedziałaś teraz i co ja powiedziałam z kolei na początku tego fragmentu, że jednak przecież te wszystkie trudne sytuacje są dla nas także trudne, czy właśnie zaskakujące, czy takie, w których właśnie robimy eksperyment, a on jakoś dziwnie wychodzi, że one są dla nas też, mogą być szansą na to, żeby poobserwować siebie i żeby sobie siebie, żeby nauczyć się lepiej radzić z sytuacjami trudnymi, nauczyć siebie lepiej sobie radzić z trudnymi emocjami, czy wreszcie mieć wgląd w swoje własne potrzeby, tak? Bo jeżeli ja nagle niespodziewanie wybuchnę i gdzieś mi tam ta żyłka pójdzie, nie ta, co potrzeba, to z dużym prawdopodobieństwem właśnie w tym momencie nie zauważyłam, kiedy już gdzieś ktoś przekroczył moje granice albo bardziej prawdopodobne ja sama je przekroczyłam, prawda? Dlatego myślę też o tym jako o przygodzie i dlatego wyciągnęłam tutaj slajd z materiałów Jagody Sikory, gdzie będziemy mówili też o self-regu, o takim podejściu samoregulacyjnym. O nim się nie da gadać tylko w kontekście uczniów, tak? Zawsze musimy popatrzeć na to, jak reagujemy my jako dorośli. Tak, no właśnie, bo ja myślę sobie, że my z tym reagowaniem i troską o siebie i też takim zadbaniem o swoje BHP jesteśmy naprawdę też jako grupa zawodowa jakoś nie za bardzo dajemy radę. To znaczy rzeczywiście myślę, że raczej mamy tendencję do nadużywania siebie i do tego, żeby robić coś ponad swoje siły i możliwości i takiej chyba właśnie brakuje nam takiej uważności na nasze własne potrzeby. Być może gdybyśmy byli w tym wytrenowani, to byłoby nam też
łatwiej w pracy z dziećmi. Ja też podzielę się taką refleksją. W tej chwili mieszkają z nami w domu dwie studentki, każda na innej uczelni. I jedna z nich opowiadała mi o takim zwyczaju, który panuje na uczelni, który bardzo mi się spodobał i pomyślałam sobie, że to tak niewiele trzeba, a może warto od tego zacząć w tym zakresie dbania o siebie i troskę. Otóż na tej uczelni jest taki zwyczaj, że studenci nie mogą wysyłać do prowadzących maili w weekendy ani po godzinie 18 w dni powszednie i nie mogą się też spodziewać odpowiedzi w takich godzinach. Jeśli prowadzący wyśle taką odpowiedź tam po 18, to okej, ale nie należy oczekiwać, że to zrobi. Bo godziny pracy są godzinami pracy. I ten mail przychodzący od studenta w sobotę i w niedzielę, nawet jeżeli ja nie mam zamiaru na niego odpowiadać, to powoduje pewne pobudzenie. Tak? Jak student czy uczeń do mnie pisze, to ja już zaczynam myśleć. Mogę nawet myśleć, nie odpowiem, nie odpowiem, nie odpowiem. Ale zajmuje to moją przestrzeń i moją głowę. Czas, który powinien być przeznaczony na odpoczynek. Ja mam teraz taki postulat, żeby namawiać wszystkich nauczycieli do tego, żeby wprowadzali taką drobną rzecz w swoim życiu, żeby zadbali o to, kiedy komunikują się z uczniami, czy z rodzicami, czy z innymi nauczycielami. Żeby to było dla nich komfortowe i żeby rzeczywiście była taka przestrzeń, która jest czasem naprawdę zarezerwowanym na regenerację i wypoczynek. Ja już widzę, że na czasie się pojawia, że no ale my musimy, albo ja jak nie odpiszę, to on już więcej nie napisze. A jakie fajne tutaj nam wychodzą przekonania. No właśnie, tak. To znaczy jak nie odpiszę, to co się stanie? Tak. Zachęcam też do tego, żeby poczytać materiały z naszego pierwszego właśnie narzędziownika, jak rozwijać własną pracę wychowawczą, ze względu na to, że tam właśnie Magda Bolanowska, rodzinka, też między innymi o tym pisała, tak? O wyznaczaniu granic w swojej własnej pracy wychowawczej. Przepraszam, bo tutaj pani Lidia napisała, ale dziecko Czecha trochę go szkoda. Proszę pomyśleć o tym, że uczymy w ten sposób odraczania gratyfikacji, a to bardzo ważna cecha w rozwoju i kompetencja, która przydaje się w życiu. Uczymy też. To jest też tak, że jeżeli my mamy zasady, jeżeli to jest ugłośnione, jeżeli to nie jest, pojawia się znienacka i o tym nie mówimy, to też inaczej się z tym kooperuje. Już nic nie mówię. Nie, dobrze, oczywiście, że dobrze, że to powiedziałaś, tak? Bo ja sobie pomyślałam też, że uczymy właśnie też tego, że ja nie jestem ważna, tak? Więc paradoksalnie nie tylko ja o sobie wtedy tak myślę jako nauczyciel, ale modeluję taką postawę u dziecka. Przecież tego nie chcemy, tak? Więc zawsze myślmy o tym, czy naprawdę chcielibyśmy, żeby ci nasi uczniowie też w ten sposób postępowali. Magda, masz dużo mówić, tutaj jest taka prośba na czacie. No więc właśnie, czy wychowawca musi być chodzącym ideałem? Oczywiście, że to prowokacja i takie tylko pytanie. Tutaj Kuba opowiadał też o tym swoim doświadczeniu, jak to trudno mu było przeprosić uczennicę. Więc dobra, wiemy, że nie, tak? Wiemy, że nie musi. A dlaczego nie powinien? Ja często używam takiej metafory, jak pracuję też z rodzicami, że naprawdę strasznie trudno jest się przytulić do pomnika i trudno jest z pomnikiem budować relacje, więc im bardziej jesteśmy ludzcy, im bardziej pokazujemy też, jak radzimy sobie z tymi słabościami swoimi, to naprawdę to jest cenne dla młodych ludzi. Tylko musimy być, moim zdaniem, chyba, no właśnie, tacy autentyczni i też prawdziwi i szczerzy i chyba trochę konsekwentni w tym. Nie wiem, Kuba, czy się ze mną zgodzisz. Tak, trochę słowo konsekwencja jest takim pojęciem, którego
Nie lubię w tym sensie wąsko rozumianym, że konsekwentny, czyli tak jak wszyscy robią, bo moim zdaniem konsekwencja jest bardzo indywidualnym podejściem, jak ja wypracuję, jak u nas w szkole próbowano zastosować pojęcie konsekwencji, że każdy nauczyciel musi tak samo zawsze, bo inaczej, to i dlatego ja bardzo mocno tego słowa nie lubię od pewnego czasu, ale zgadzam się z taką konsekwencją, na którą ja się umawiam z danym uczniem albo z daną grupą uczniów, wspólnie respektujemy swoje potrzeby, ale także w tym kontrakcie, nazwijmy to, który rozpoczęliśmy, od którego rozpoczęliśmy współpracę, jest miejsce na elastyczność, to znaczy na to, żeby zmienić to, co zostało wypracowane. Jeżeli poczujemy, że coś nie działa, że coś byśmy chcieli, albo uczniowie, nie, to po prostu to nie jest jakaś regulamin, który został spisany raz na zawsze i po prostu się wszyscy podpisali krwią i tego się nie da zmienić, nie? Więc z takim nastawieniem, że cały czas badamy swoje potrzeby i staram się być czujnym i uważnym na to, co ja potrzebuję i czego potrzebują moi uczniowie i moje uczennice. Tak, chyba być może to słowo rzeczywiście jest trochę ograne, chociaż ja w przeciwieństwie do ciebie je lubię, bo to jest mój obszar rozwoju i ja jestem zdecydowanie bardziej permisywna i z konsekwencją mam kłopot. Natomiast może taki, na którym można polegać, może taki, który no właśnie, jak się na coś umawiamy, to wiadomo, że nagle nie zmieni zdania. I tak, rzeczywiście tutaj też się zgadzam, że paradoksalnie uczniowie naprawdę lubią, jak są jasne reguły i zasady. Jeżeli te zasady są wypowiedziane i są przestrzegane. I wtedy jest naprawdę wszystkim łatwiej. Absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, Kubo, że zasady nie są dane raz na zawsze, że my na szczęście się zmieniamy i liczę na to, że w szkole się rozwijamy, w związku z tym te zasady należy zmieniać, ale jak się na coś umawiamy, to staramy się tego przestrzegać. Ja na przykład teraz mam taki problem i chcę z moją młodzieżą przedyskutować albo z młodszą młodzieżą, jak oni mówią o sobie w klasie szóstej, że są młodszą młodzieżą, że z młodszą młodzieżą, bo nie wszyscy, ale widzę taką potrzebę, żeby zmodyfikować na przykład tak zwaną gratyfikację za aktywność na zajęciach, która polega w skrócie takim, że jak są aktywni, 6 plusów to jest 6, ale się tak zdarza, że po prostu niektóre osoby mają 12 plusów z jednej lekcji i wtedy inni czują się troszeczkę tacy stłamszeni, bo z natury swojej nie są aktywni, bo nie lubią tak na forum mówić, to nie znaczy, że te osoby, które się wypowiadają, to mówią bez sensu, nie, bo mówią sensem i tak mówią, że ja się zachwycam i powiedziałem, że ja przy bursztynowym słowiku Różewicza tak bym nie pomyślał, że można to interpretować z gałązki na gałązkę jako proces dochodzenia i dojrzewania tego ptaszka jako metonimii życia, ale no właśnie zastanawiam się, co teraz robić i muszę to wziąć na warsztat i z nimi przedyskutować ten system, który został ustalony w październiku, gdzie widzą, że coś może nie pasuje, jako mają potrzebę, więc w tym momencie myślę, żeby to jeszcze zrobić w grudniu. No właśnie, tak. Jak docenić tych, którzy mają przemyślenia, ale nie chcą się nimi dzielić, nie? Właśnie, tutaj też pani Grażyna pisze o błędzie, o tym, jak my nauczyciele też się boimy, że nie wiem, czegoś nie będziemy wiedzieć. Ja do dziś pamiętam bardzo dobrze początki swoje jako nauczyciela akademickiego. Pamiętam, jak wracałam do domu po całym dniu zajęć z takim szczękościskiem tutaj, bo się przez cały czas uśmiechałam do studentów, licząc, że jak będę się tak uśmiechać, to nie zadadzą mi trudnego pytania. A potem dopiero zrozumiałam, że nie da się. Nie ma takiej dziedziny, w której człowiek by wiedział wszystko. Po prostu prędzej czy później zadadzą ci takie pytanie, na które nie będziesz znał odpowiedzi. I nic strasznego się nie stanie, jak powiesz, nie wiem, ale możemy razem sprawdzić. Możemy poszukać odpowiedzi na to pytanie i zastanowić się,
No właśnie, które źródła są rzetelne, co to nam mówi, dlaczego żeśmy o tym wcześniej nie rozmawiali. I to wielka ulga i naprawdę dużo jest łatwiej wtedy prowadzić zajęcia. Słuchajcie, przepraszam, będę się wciskać, bo po pierwsze to niedługo będziemy kończyć, ale ja bym chciała jeszcze, żebyśmy na koniec powiedzieli coś takiego. Bo tak rozmawiamy o tych oddziaływaniach wychowawczych, a przecież to jest szkoła i szkoła ma uczyć i no dobra, znowu prowokuję. Ale chodzi mi o to, czy rzeczywiście w waszym widzeniu te dwie rzeczywistości są tak bardzo rozbieżne, wychowanie i nauczanie. To trochę wybrzmiało gdzieś tam na początku naszej rozmowy, ale jakoś potrzeba mi tego na koniec jeszcze. Kuba. Miałem tak zwaną, teraz się nie mówi hospitacja, ale lekcję obserwowaną, to się tak tej terminologii nowej używa. Obserwatorki miałem na lekcji online, które już uczniowie i uczennice wychwyciły, że byli bardzo uważni i za to podziękowałem na początku lekcji obserwowanej. Słuchajcie, dziękuję za uważność, że widzicie, że są inne osoby w naszej grupie. Więc wytłumaczyłem, kim jest ta osoba, jedna, druga i trzecia. I była potrzeba powiedzenia, bo jednemu uczniowi babcia zmarła. A ja taką metodą, po prostu nie metodą, po prostu ja pytam nie na początku tygodnia, tylko każdego dnia, czy coś się zadziało, jak się czują, mimo że miałem wczoraj z nimi lekcję, ale te 24 godziny to jest dużo, to może po prostu cały świat zawalić się i szczepionkę może mogą wynaleźć, ale i on zaczął mówić o śmierci i ten temat się tak rozkręcił, przepraszam, tak mówię, że się rozkręcił, ale uczeń mówi, że jego ojciec w pracy wczoraj rozmawiał z przyjacielem, który dzisiaj już też nie żyje. I ten motyw śmierci się potoczył. Ja trochę taki byłem przerażony, bo inny temat miał być. I co? No i lekcja minęła o mówieniu tak naprawdę na słuchaniu uczniów i mojej takiej gotowości, to się nazywa facylitacji, to znaczy nie przeszkadzałem, ale jak widziałem, że ktoś ma się, umówiliśmy podniesioną rękę, to znaczy, że chce powiedzieć. I tak przez całą lekcję była narracja na temat śmierci. Nauczycielki później powiedziały, ja mówię, ojej, po prostu podkreślam, że gdzie punkty podstawy programu zostały zrealizowane przy tym temacie. Były bardzo zdziwione tym, że ja się nie przejmowałem podstawą programową i drugie zdziwienie było to tym, jak uczniowie z wielką empatią, otwartością siebie słuchają i mówią o bardzo trudnym momencie życia ich bliskich i to chyba jest moc tego, że po prostu ja byłem, no co, nauczycielem i wychowawcą w jednym, bo ten motyw śmierci potem, no, będzie w innych tekstach, to ja to jestem w stanie wykorzystać, ale w tym momencie to było najważniejsze, stworzyć im przestrzeń, żeby dzieciaki się wypowiedziały. I tak myśmy sobie też rozmawiali o tym, że wydaje nam się, że bez tej relacji, uważności, też gotowości na wysłuchanie tych dzieci, paradoksalnie będzie trudniej tę podstawę programową realizować, że ona wtedy będzie pewną wydmuszką, fikcją, którą gdzieś tam będziemy odhaczać, że zostało coś poruszone. Mnie też zawsze się wtedy uruchamia taka wątpliwość, o której mówią sami nauczyciele, że w tej podstawie jest tak dużo, że czasami mamy poczucie, że ona jest mało przemyślana, że ona jest nieprzystająca do życia. To może warto zobaczyć, że my mamy szansę na poruszenie czegoś, co do tego życia przystaje. I że jak będziemy mieć tę relację, to też będzie nam łatwiej angażować się w różne zadania. Pojawia się wątek, który jest ważny i którego pewnie dzisiaj nie rozstrzygniemy, a mianowicie jak przekonać do tego rodziców.
jak im pokazać, że to naprawdę jest strasznie ważne, żebyśmy my z ich dziećmi mieli relację nie tylko dotyczącą uczenia matematyki, fizyki czy biologii. Ale myślę sobie, że to oddzielny wątek, bo niewątpliwie, jeśli będziemy mieć po swojej stronie rodzica, to ten proces w ogóle będzie łatwiejszy. I proces budowania relacji, i proces uczenia w ogóle. Ale myślę, że to w ogóle na inne spotkanie. Trochę tak, można by było pewnie o tym zrobić całe webinarium, ale ja przewinęłam do tego slajdu właśnie, żeby tylko zasugerować, że już podsumowujemy to, o czym tutaj mówiliśmy przez tę godzinę i 15 minut. I czy są jakieś takie rzeczy, które chcielibyście na koniec podkreślić? Też z Państwa zapraszam do tego, żebyście podzielili się tym, co dla Was jakoś było szczególnie tutaj istotne, albo co sami chcielibyście dodać od siebie na ten temat, na te tematy, o których żeśmy tutaj rozmawiali. Magdo, słowo na koniec. Ja w ogóle jestem bardzo wdzięczna, że mieliśmy szansę się spotkać, że chyba to, że żeśmy podkreślali znaczenie tej relacji i też takiej uważności i też zobaczenia chyba człowieka w tym uczniu. To wydaje mi się jakoś istotne. Czasy nie są łatwe. Życie w tej chwili stawia nam wyzwania, z którymi nie do końca wiemy, jak sobie poradzić. I też naprawdę napawa mnie to wielkim optymizmem i radością, że jest tutaj z nami ponad 180 osób, które uznały, że ten temat jest ważny. To wielka nadzieja na przyszłość i na to, że te dzieci naprawdę dostają to, co najlepsze. Mm-hmm. Polecam tutaj książkę Jula, takiego duńskiego terapeuty, który bardzo mocno pisze o relacji i o tym, o czym mówiliśmy przed chwileczką, żeby stworzyć relacje pomiędzy rodzicami, uczniami, nauczycielami, tymi różnymi podmiotami i żeby to nie były takie wyspy, które nie będą ze sobą się łączyły, ale że będzie jakaś wspólna więź, bo wtedy łatwiej będzie nam pracować i z bardzo trudnymi historiami, z bardzo różnymi tematami, które wymagają wyzwania. I słuchajcie, pamiętajmy o humorze, o tym, o szóstej klepce, tak jak Małgorzata musi robić w swojej pierwszej książce serii Jeżycjada. Jestem lokalsem, więc przywołuję Jeżycę, gdzie mieszkam. Zapraszam jakby co na spacer śladami bohaterów powieści Małgorzaty. Ona, szósta klepka, to jest zmysł humoru, żebyśmy mimo tych różnych sytuacji trudnych, ciężkich, potrafili z uczniami, uczennicami się śmiać, żartować z samych siebie i dzięki humorowi wzbogacimy nie tylko warsztat, ale stworzymy taką naturalność naszą i będzie nam sympatycznie. Ja uczeń uczennicom często mówię: uśmiechnij się, a świat uśmiechnie się do ciebie. Więc no, uśmiechajmy się. To bardzo, bardzo ważne. Jeszcze przepraszam, jedno słowo bym chciała dodać, bo mi się jakoś przypomniało, nawet spojrzałam, że sobie zapisałam, żeby o tym powiedzieć i mi umknęło. Tu pojawia się taki wątek, że no tak, my na to zwracamy uwagę, a potem dzieci wracają do swojego środowiska, mają innych nauczycieli, którzy na co innego zwracają uwagę. Okej, to prawda, ale jakby zapytać się też Państwa o to, czy macie takie doświadczenia, że jedna osoba zmieniła wasze życie, albo jakoś wpłynęła na to życie, to jestem bardziej niż pewna, że większość z was byłaby w stanie taką historię przytoczyć. A to daje nadzieję. I może z tym bym zakończyła. Bardzo serdecznie wam dziękuję za spotkanie. Ja sobie uświadomiłam, że na samym początku się nie przedstawiłam. Nazywam się Emilia Kędziorek i jestem koordynatorką całego programu Wychowanie to Podstawa. Mają Państwo tutaj kontakt także do mnie. Sama jestem nauczycielką, uczę w liceum i też z tego miejsca z Państwem rozmawiam. Więc dziękuję Państwu też serdecznie za spotkanie. Ja od siebie bym chciała powiedzieć, zachęcić was do tego, żebyście mieli więcej zaufania do siebie, do właśnie przyglądania się temu
czego wy potrzebujecie i jak sami wchodzicie w relacje. Być w tym bardzo z jednej strony otwartym, na tyle, na ile możecie, tak? A z drugiej strony, żeby mieć dla siebie też mnóstwo wyrazumiałości. I jeżeli tylko jest to możliwe, żeby właśnie odpocząć, zadbać o siebie. Za momencik tutaj się zaczyna na Click Meetingu kolejne webinarium dotyczące wypalenia zawodowego. Jest to webinarium dla dyrektorów, ale sama jestem ciekawa właśnie, co tam też koledzy powiedzą. Zapraszamy do kontaktu i zapraszamy też na kolejne webinaria do tego, żeby zaglądać na blog CEO. Mają Państwo tutaj adres na zielonym tle www.blog.ceo.org.pl i na samą stronę Centrum Edukacji Obywatelskiej. Raz jeszcze serdecznie dziękuję moim prelegentom. Bardzo mi miło było się z Wami spotkać i z Państwem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękuję.